dla wszystkich! Brawa, moi drodzy! Specjalne brawa dla was za to, że wbiliście na tym kanale 100 tysięcy subskrypcji, za co wam bardzo dziękuję. Totalnie też nie spodziewałam się, że tak wam się spodoba to kabuka, więc lecimy z kolejnym dzisiaj odcinkiem, z dalszymi przygodami Agi Grażynki i właścicielki Kartoflanki. I muszę wam powiedzieć, że ten pierwszy filmik był chyba aż 7 na karcie, na czasie, za co wam też bardzo dziękuję. Dzisiaj to w ogóle wam, wiecie, cały czas chyba będę dziękować, no nie? No i proszę was oczywiście o zostawienie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę, to na pewno wtedy nagrywam kolejny odcinek Stoki Boki! Boże, ta nazwa taka fajna, Toka Boka! Moi drodzy, muszę być bardzo cicho, jest właśnie środek nocy, ale kazaliście mi w komentarzach uciekać z tego domu, uciekać z niego jak najprędzej, więc dzisiaj to zrobię. Uciekam, pakuję się, mam tutaj mój ulubiony plecak, muszę do niego spakować najpotrzebniejsze rzeczy, tylko może najpierw się przebiorę z tej piżamy, bo jakbym uciekła gdzieś w piżamie, to chyba wzięliby mnie za jakąś nienormalną. A tak będzie wszystko w porządku. Dobra, tutaj coś. I z tego co wiem, to ponoć Kartoflanka ma w pokoju portfel z pieniędzmi. Okradnę ją. A co tam? Nic mi tutaj nie płaciła, wyzyskiwała mnie tylko, a ja muszę mieć jakieś pieniądze na życie. Dobra. Dobra, musimy być teraz bardzo cicho. Ona tutaj dużo wypiła lemoniady i zjadła bardzo dużo chipsów, więc powinna spać jak zabita. Ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Patrzcie, widzę jej portfel, pełen pieniędzy, nawet nie wiem ile tam jest, ale pewnie dużo, ale sprawdzę najpierw, co jest jeszcze tutaj w tej szafie. Co ona tutaj chowa, jakiegoś małego, słodkiego kupiastego zwierzaczka? Trzyma w tej szafie zamkniętego? Dobra, też go zabieramy ze sobą, biedny, biedny zwierzaczek, cicho bądź, nie odzywaj się. A to, co to jest? Jakiś cenny klejnot, tak przynajmniej wygląda. Wygląda bardzo, bardzo prestiżowo. Też go zabieram. Uuu, jak się świeci. Ale fajnie. Dobra, bierę go. I słuchajcie, uciekamy stąd, żeby tylko się nie obudziła, nas nie złapała, bo wtedy to będzie kaszana. Najgorsze jest to, że podpisałam tą bardzo dziwną umowę, która mnie wiąże tutaj z Kartoflanką, że muszę być jej służącą, a szukałam tej umowy w całym domu i nie mogę jej nigdzie znaleźć. Chciałam ją, wiecie, spalić, ale no trudno. Mam nadzieję, że mnie Kartoflanka nie znajdzie. Uciekamy stąd! Uhuhu, wolność! Wolność! O, nowy dzień, nowy piękny dzień. Będę mogła znowu męczyć moją służącą. A co tu się stało? Co? Czemu nie ma moich rzeczy? Portfela, klejnotu, mojego kupiastego zwierzaczka? Co to ma być? O co tutaj chodzi? Hej, Aga gra. Jej też nie ma? Nie ma jej? Czy ona śmiała mi stąd uciec? Czy ona śmiała uciec z mojego domu? Wiąże ją przecież ze mną umowa! Ja ją jeszcze dorwę. Dorwę ją, znajdę ją! Albo uprzykrzę jej życie tak, że będzie chciała do mnie sama wrócić! Chciałam wam coś jeszcze szybciutko pokazać, a mianowicie otworzyłam kolejny kanał, który nazywa się Agatoka. No i jak już po samej nazwie możecie stwierdzić, że dotyczy on właśnie gry Toka Boka. Tylko ten kanał jest zupełnie inny od moich poprzednich kanałów, dlatego że na nim nie mam kamerki i w ogóle nic nie mówię. Jako pierwszy filmik na tym kanale dodałam też taką krótką historyjkę. No i jak widzicie, są tutaj napisy po angielsku i pewnie myślicie, halo, czemu te napisy są po angielsku, a nie po polsku? No bo ogólnie stwierdziłam, że chcę trafić do jakby większej publiczności, żeby więcej osób mogło mnie oglądać, więc spróbuję po prostu z angielskim, ale jak widzicie, wyświetlają się tutaj na dole też przetłumaczone te napisy. Możecie sobie te napisy bez problemu odpalić na aplikacji YouTube'owej i wtedy, jeżeli jakiekolwiek teksty po angielsku się pojawiają, to zawsze są one przetłumaczone. Oczywiście nie musicie się o nic martwić, że jeżeli tamten kanał powstał, to tutaj nie będę nagrywała na Miss Aga Gra tej gry Toka Boka, bo będę ją nagrywała, będziemy dalej kontynuowali historię Agi Grażynki, ale mówię, tam są po prostu takie dużo prostsze materiały, jakieś ciekawostki, poradniki, albo może chcecie razem ze mną odkryć jakieś sekrety w tej grze, to zapraszam was na ten kanał,
A teraz lecimy dalej z historią. Udało mi się na szczęście uciec bez problemu. Muszę chyba teraz, nie wiem, jakieś śniadanie zjeść czy coś i w ogóle zastanowić się, co mam zrobić ze swoim życiem. Gdzie mam się podziać? Nie mam żadnej rodziny, żeby do niej uciec. Nie wiem, będę musiała coś wymyślić. Może jakąś pracę znajdę i coś wynajmę, no nie wiem. Najpierw ja się muszę zastanowić, na co mam w ogóle ochotę zjeść. Tutaj widzę jakieś burgery, pizzerinka. Ojej, ja tyle dobrych rzeczy, ja mam na wszystko ochotę. Tutaj chyba rybka smaczna. A czemu tutaj ktoś same dziecko zostawił? Halo? Gdzie twoja mama jest? Gdzie twoja mama? Gdzie twoja mama jest? Gugu, gaga, gugu, gaga, gaga, gaga. No super, dużo mi powiedziałaś, naprawdę. Tu widzę kolejka! To pewnie dobre mają. A jeszcze co tu zostało? Nudle, makarony, ale sprzedawcy nie ma, ktoś tu zostawił jedzenie. Miałabym ochotę dojeść to jedzenie, ale obok stoją ludzie, to tak wiecie, może to ich, to nie wypada. Dobra, chyba wiecie co, zdecyduję się tutaj najpierw na kawałek pizzy. W ogóle muszę zobaczyć, ile ja mam pieniędzy. Ej, czemu ta kubka siedzi w pieniądzach, no. Dobra, poproszę jedną pizzę, proszę pana. Oj! Czemu wszyscy tutaj jedzą pieniądze? O co im chodzi, no? Proszę bardzo, twoja pizza już jest gotowa, smacznego. O, dziękuję bardzo. Ach, to się chociaż najem. Mam pieniądze, nie wiem do końca ile. Trochę keczupu, bo pizza bez keczupu to nie pizza. Mogliby mieć sos czosnkowy, no ale trudno. Dobra. To wiecie co, to ja mam jeszcze ochotę na zestaw tutaj z jakiegoś ala McDonalda. Poproszę cały zestaw z napojem razem, ze wszystkim. To będą $2. $2? Tak dużo? Tak dużo pieniędzy? No dobra, no. I tak mam je za darmo. Proszę bardzo, już podaję twoje jedzenie, jeszcze piciu, jakie byś chciała. Może cytrynkę bym chciała. Oj, sorry, nalała mi się wiśnia. Mam nadzieję, że będzie okej. Nic nie szkodzi, prawda? No, powiedzmy, niech będzie. Dobra, to jeszcze burgerek. Tu. I piciu. Ale to wszystko jest dobre. O matulu. Ale tak nie wiem, czy to takie mądre, wydawać te wszystkie pieniądze tak na takie pierdoły. Ale muszę się najeść. Z pełnym brzuchem lepiej myślę. Hej, siema, to ty? Aga? Aga Grażynka? Co ty tutaj robisz? Ty nie u właścicielki kartoflanki przypadkiem powinnaś być i tam ją obsługiwać? O nie, tylko no tak wiesz, tak przerwę mam teraz i to tyle, no już tam wracam, już lecę. Dobra, słuchajcie, mamy problem. Ludzie zaczynają mnie rozpoznawać, przecież oni jej zaraz doniosą, gdzie ja jestem i ona mnie złapie i zamknie mnie w swojej piwnicy. Muszę coś wymyślić, muszę znaleźć jakieś przebranie. Jesteśmy w moim ulubionym sklepie i tutaj z tego co ja pamiętam, to była jakaś maska. O, jakie słodkie zwierzątka, ale nie mogę mieć zwierzątka, już jedno w plecaku mam, to wystarczy. To wystarczy, naprawdę nie mogę mieć więcej, bo ich nie wykarmię, jak ja siebie wykarmić nie umiem, to jeszcze zwierzę wykarmić. Dobra, cześć kolego, czy macie jeszcze dostępną tutaj tą maskę? Mówisz o tym tutaj panu, co się cały czas patrzy na to małe dziecko, które się bawi? I oczywiście, jest do kupienia. No to ja ją poproszę. O, teraz mnie nikt nie rozpozna, patrzcie, no w ogóle nie wyglądam jak ja. Ile płacę? O matko, jak ty wyglądasz! Jak Agosław! W ogóle cię nie poznałem! Proszę bardzo, dolar. Dziękuję. Miłej imprezy halloweenowej. A mnie nie zaprosisz? Nie, to taka impreza specjalna dla specjalnych ludzi. Tylko dla bardzo specjalnych. Dla ludzi z wąsem! Za chwilę będzie już koniec dnia, a ja dalej nie mam wymyślonego miejsca, gdzie mogę spać, gdzie się podzieć, więc jedyna opcja, jaka przychodzi mi na myśl, to po prostu spanie w hotelu, chociaż na jedną dobę, później coś wymyślę. Pewnie mnie to dużo będzie kosztowało, ale mam nadzieję, że starczy mi pieniędzy. Oby mi starczyło. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Jest ktoś na tej recepcji, czy za darmo mam sobie pójść do góry? Ho, 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 czy ja tam jakiegoś klienta słyszę i widzę? O, dzień dobry panu. Czy pan by chciał tutaj w naszym hotelu zostać?
Tak, potrzebuję zostać na jedną noc. Tylko jakiś tani pokój, najtańszy jaki jest. Dobrze, to mamy za $4 pod jedynką tutaj, zaraz piętro wyżej. Pokój w takim idealnym standardzie, wszystko tam jest. Zapraszamy też jeszcze rano na śniadanie. Proszę sobie tam przejść dalej na holu i zobaczyć, jak to wygląda. O, śniadanie, super, świetnie. No dobrze, to ja już w takim razie płacę. A ile mi jeszcze pieniędzy zostało? Tylko $1? O nie. Ale mam przechlapane. Dziękuję bardzo, jeżeli będzie chciał pan zostać na kolejną dobę, to no, nie ma żadnego problemu. Proszę mi jeszcze tylko podać imię i nazwisko, żebym mogła tutaj wpisać na listę, do karty. Nazywam się Agosław Grażyn. Bardzo miło mi powitać w naszym hotelu, Agosławie Grażynie. Tu jest swój klucz, proszę bardzo. Pokój numer 1. Dziękuję, ja tam jeszcze idę sobie zobaczyć, co mogę smacznego zjeść na śniadanie. Uuu, sklepik, ale fajny ten sklepik. Tak, bardzo fajny sklepik i bardzo drogi, bo to hotelowy sklepik, ale jeżeli coś potrzebujesz, na przykład krem do opalania albo szampon, szczoteczkę, to zapraszamy do nas. Wszystko jest tutaj dostępne. Nie, ja na razie podziękuję. Dobra, zobaczmy tutaj tą kuchnię wspaniałą. O matko, ile jedzenia! Tylko teraz ciekawe, czy to jest już w cenie, co ja zapłaciłam? Czy ja będę musiała jeszcze za to dodatkowo zapłacić? No nie wiem, mam nadzieję, że nie. Ważne, że słuchajcie, cisza, spokój, w tym hotelu za dużo ludzi nie ma. Chociaż wiecie, nikt mnie nie rozpozna i mam nadzieję, że właścicielka kartoflanka mnie tutaj nie znajdzie. Dobra, lecimy na pierwsze piętro. No ta winda to po prostu jakimś ekspresem tutaj jechała, no przysięgam. Co to mój pokój jest? Składzik jakiś? Na chemię i na rzeczy do czyszczenia? Halo, gdzie mój pokój jest? Proszę iść dalej, tam przejść i będzie pokój. No dobrze, dziękuję bardzo. O, rzeczywiście, dobra, otwieramy. O panie! Jaka łazienka! Ja nie mogę! Jaka sypialnia, lodówka! Jaka szafa, owoce, radyjko, telefon nawet, laptop! Nawet laptop, niesamowite! Co to jest za wypas tutaj w tym hotelu? Dobra, wydaje mi się, że tą maskę to już mogę zdjąć. Tu mnie chyba nikt nie rozpozna. Nie, no po prostu tak to można żyć! Tak to można żyć, przysięgam! To ja się nawet, wiecie co, nawet tutaj, o, rozpakuję się. O, tutaj położymy portfel, tutaj zwierzątko niech sobie siedzi. Moje ciuchy tu powieszę, proszę bardzo. Ale wypas, szkoda, że tylko na jeden dzień tu mogę zostać. No ale wiecie, no... No nie mam więcej pieniędzy, chyba że ciebie sprzedam! Nie patrzcie! Nie patrzcie! Dobra, załatwione, to może jeszcze ręce chociaż umyć by wypadało. Pamiętajcie, myjcie zawsze rączki, myjcie. No dobra, wiecie, wszystko fajnie, jest laptop i w ogóle, ale tak do końca ja nie wiem, co ja mam tutaj robić w tym hotelu. Może pójdziemy, pozwiedzamy, zobaczymy, co jest na samej górze. Może tam jakiś basen będzie, czy coś takiego superowego, tylko wiecie, co muszę zrobić? Muszę schować gdzieś ten plecak. Jeżeli ktoś by mi tu, wiecie, się włamał, albo nie wiem, jakoś właścicielka kartoflanka by się dowiedziała, że jestem w tym hotelu, to wydaje mi się, że ten diament jest bardzo cenny i po prostu muszę go gdzieś schować. Tylko gdzie go tutaj schować? W pokoju, jak go schowam, to będzie głupota. Chyba mam dobre miejsce. Widzicie tą pralkę? Wrzucę do pralki. Nikt nie pomyśli, że w pralce jest coś cennego, no nie? Zawsze tam są tylko brudne ciuchy. No, mam nadzieję, że się nie wybierze na amen. Jesteśmy już na samej górze, na trzecim piętrze i zobaczcie. Drzwi otwarte. Wchodzić czy nie wchodzić? Wchodzić czy nie wchodzić? A wchodzę, a co tam? Jedynie mnie stąd wygonią albo wyproszą. A może nikogo tu nie będzie? Może to jest lepszy pokój? O, ja nie mogę, ale łazienka lepsza niż u mnie, no! Ej, słyszycie tą muzykę? Czy tam jest jakaś impreza? Idę sprawdzić.
dobra wiksa, coś czuję. O, cześć, siemanko. Tu jest jakaś impreza, coś? Aj, no wiesz co, tam moi koledzy chyba organizują jakąś imprezę, ale ja nie wiem, ja wolę telewizję oglądać, ale śmiało iść do nich. Oni lubią dziewczyny takie ładne jak ty. Halo, cześć, siemanko. Słyszałam, że to jakaś impreza jest, dobra muzyka gra. No, moja droga, najlepsza! Eluwina, Eluwina! Co tutaj? Jak do nas w ogóle zrobiłaś? A, wiesz, bo tak tą muzykę było słychać aż z pokoju niżej i tak stwierdziłam, że wpadnę do was, bo... No nie wiem, nudno w tym hotelu, to może się z wami zabawię. Oj, moja droga, zabawisz się, a powiedz mi w ogóle, jak masz na imię? Aga. To witam cię serdecznie, ja się Max nazywam. Słuchaj, dawaj tutaj do nas, zaraz ci drineczka zrobię. Chodź tu, proszę, siadaj, ubieraj czapeczkę. Każdy musi mieć czapeczkę na głowie. O matko, to tu niezła wiksa jest. Najlepsza wita ever. Bawimy się tak praktycznie codziennie. Serio? I tak sobie siedzicie w hotelu i imprezujecie? A wiesz, my po prostu tak... Jeździmy sobie codziennie do innego hotelu i po prostu urządzamy imprezki, no, poznajemy nowych ludzi, a co tam wiesz, żyć nie umierać, życie jest jedno. Czekaj, dawaj, zrobię ci zaraz drinka, bo tak stoisz z pustą łapą. Tak to nie może być, z palemką będzie, proszę bardzo, tutaj o, zielony dostaniesz, zielony mocno kopie, proszę bardzo, bierz chipsy jeszcze w rękę i bawimy się do białego rana! Ja nie mogę, ale ten drink jest dobry, weź mi daj jeszcze jednego. Nie ma sprawy, mała, już ci robię. Proszę bardzo, bierz całą butelkę. Woohoo! Juhu! Mój dzisiejszy dzień zaczął się po prostu okropnie, ale skończył się po prostu przeczadersko. Dziękuję ci bardzo, że tak mi poprawiłeś humor. Moja droga, jestem zawsze do dyspozycji i muszę ci powiedzieć, że... Ja ciebie bardzo polubiłem. O, ja ciebie też. Mua. Noc jest już późna. Oni z tego co widzę chcą się tutaj dalej bawić. Może przejdziemy do twojego pokoju. Tam będzie trochę ciszy, spokoju, porozmawiamy. No dobra, nie ma problemu. To chodźmy na pierwsze piętro. Eluwina! Dzbany! Niestety mój pokój nie jest taki wypasiony jak wasz, ale całkiem spoko. Maska? Po co ci maska? A, bo ja tak cosplayerką jestem i po prostu tak maskę czasami lubię ubrać. A no, spoko. Chodź, może usiądziemy na łóżku i porozmawiamy sobie o bardzo ważnych sprawach i fajnych. Okej. Halo, policja! Otwierać! Otwierać, halo, policja! Ha, co? Ktoś się tutaj dobija? Co się dzieje? Co tu jest za bałagan? Co tu się stało? Ja nie pamiętam, żeby taka impreza się tutaj działa? Prawie w ogóle nic nie pamiętam. Co się wczoraj w ogóle działo? Halo, policja! Otwierać szybciej! Już idę. O, dzień dobry pani, dzień dobry. Moja droga, pani? Tutaj w ogóle przecież był pan ponoć zameldowany, a tu raptem pani jest? Dostaliśmy zgłoszenie nad ranem, że w tym pokoju ponoć zostały skradzione rzeczy i jakaś impreza się tutaj dzieje. Jakaś ogromna impreza, hałas dobiega, no i nic mi nie pozostawało innego jak zadzwonić po policję. Ale jaka impreza? Ja żadnej imprezy nie miałam, to tam... Na trzecim piętrze u góry, na samej górze była impreza. Jakie trzecie piętro, proszę pani? Tam nikogo nie ma, tam nikt pokoju wczoraj nie wynajmował. Jest tutaj pani jedyna w tym hotelu, więc proszę nie ściemniać, nie kłamać jeszcze przy policjancie. Zaraz ja się rozejrzę po pokoju i pokażę pani, co zostało skradzione. Bajzel ma pani tutaj na kółkach, jak po jakiejś totalnej wielkiej imprezie na 100 osób. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest laptop hotelowy? Powinien tutaj gdzieś być, a przeszliśmy na razie po całym pokoju i ja go nigdzie nie widzę. O matko, rzeczywiście, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale ja go nigdzie nie brałam, naprawdę. Niech pani zobaczy, nawet...
Nawet... O nie! Mój zwierzaczek zginął! Kubek! Nie ma kubka! Moje rzeczy też... Co? Co się tutaj stało? Tylko pani mogła być tutaj w tym pokoju. Nikogo innego w tym hotelu nie było oprócz pracowników, więc będzie pani musiała złożyć wyjaśnienia na komendzie. Na komendzie pojedzie pani z tym policjantem i złoży pani wyjaśnienia i wtedy się wszystko okaże. Ho. Mała wstrętna smarkula nie wie, z kim zadarła. Z panią kartoplanką! Zanim panią Agę zawiozę na komisariat, proszę mi tutaj jeszcze pokazać dokumenty, na jakie imię i nazwisko się zameldowała w tym hotelu. Oczywiście, nie ma problemu, wszystko panu pokażę. Oni tam se gadają, to ja, wiecie co? Ja uciekam. Uciekam stąd, uciekam! Ej, zobaczcie. Patrzcie, jest mój plecak. Tego plecaka nikt jednak nie znalazł. Wszystko inne zostało rozbebeszone w hotelu. Ale mój klejnot jest, pieniądze nawet zabrali, portfel, dobra, słuchajcie, uciekamy, oni na razie nie ogarnęli w ogóle, o co się dzieje, o co chodzi. Proszę pani, ona ucieka! Co się tutaj dzieje? Ja nigdy w życiu nie goniłem nikogo, wszyscy grzeczni są w tym miasteczku, jak ona śmie, halo? Zatrzymać windę! Słuchaj, mam do ciebie prośbę, bo ja muszę się jak najszybciej wynieść z tego miasta. Tylko jakbyś spotkał właścicielkę kartoflankę, to proszę nie mów jej, że z tobą rozmawiałam. No bo muszę po prostu wyjechać z tego miasta i powiedz mi, jakie jest najdalsze miasteczko od tego miasteczka. Gdzie mogę się najdalej udać? W jakieś takie totalne zadupie najlepiej, zadupie. Zadupie mówisz? Poczekaj, sprawdzę tutaj na komputerze. No wiesz co, to polecam ci farmę, ona jest tam 500 km stąd, ale pociągiem powinnaś się dostać, dojechać tam. No i ogólnie wiesz, cisza, spokój, koniki, krówki i takie różne rzeczy. Pracę może nawet jakąś tam znajdziesz. O, ale to pociągiem to pewnie bilet trzeba mieć, no nie? A jak pieniędzy nie mam, to jak się tam dostać? No to chyba nie pozostaje ci nic innego jak autostop. Myślę, że ktoś cię tam zabierze za darmo, jak będzie po drodze jechał. Dobra, dzięki to. Dzięki za pomoc i może jeszcze kiedyś do zobaczenia. Po 8 godzinach ciężkiej drogi z jakimś starym żanchotem, samochodem udało mi się dotrzeć. Bardzo tu jest czyste powietrze, milutko, no trochę może śmierdzi końskim gównem, łajnem, ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Cześć, siemanko, jestem tutaj nowa. Nowa u nas? Co ty tutaj robisz? Tutaj do nas nowy nikt nie przyjeżdża, no chyba, że na zawody jeździeckie. Ja szukam pracy. Pracy? No wiesz co, może i coś się znajdzie, zawsze tu jest dużo roboty przy wynoszeniu kupy końskiej, ale to musisz porozmawiać z panem koniokradem. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć dalszą część, to pamiętajcie, 15 tysięcy łapek w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić. I mogę wam jeszcze szepnąć cichutko, że w moim sklepie missaga.pl pojawią się niedługo nowe rzeczy, więc koniecznie zaglądajcie, link macie w opisie. I widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej w kolejnym odcinku z gry Tukabuk!